Zawodzić, razem będziemy polskiego, ochodzić tego mogę, razem o, dobra. O, właśnie. Państwo zapomnijcie, że... Słówka też są wciąż. Ach, Boryna! Dobry wieczór, panie barmanie! Dzień dobry państwu. Proszę państwa, ponieważ niedługo nie będzie można uświadamiać młodzieży w sprawach seksualnych, o ile nie chce się skończyć w więzieniu, pomyślałem, jak to można by było robić. I przypomniałem sobie, że parę lat temu wpadła mi w ręce gazeta, gdzie został przedrukowany fragment podręcznika do nauki życia w rodzinie. Ktoś widać uznał, że da się żyć w rodzinie i nawet podręcznik napisał. I tam w tym podręczniku wszystko elegancko o tych świństwach jest wytłumaczone. Tam jest na przykład napisane tak, że jeśli ktoś uczestniczy w stosunkach przedmałżeńskich, to jest tak, jakby zjadał surowe ciasto. Wiedzieliście państwo, żeśmy się najedli surowego ciasta? Które należy dopiero upiec w piekarniku małżeństwa. Pieczemy i co? Zakalec. Ale pomyślałem, że dzięki tej metodzie można by wszystko wyjaśnić. Przecież nawet można dać ogłoszenie do gazety. Poznam blondynkę w celu wspólnej konsumpcji surowego ciasta. A u lekarza? Ile to stresów młodego człowieka kosztowało, jak nabawił się tej choroby, co państwo wiecie, a ja rozumiem, żeby temu lekarzowi wytłumaczyć, co mu jest. To wstyd dla takiego młodzieńca. A teraz mówi spokojnie. Panie doktorze, coś jest z moim zdrowiem nie najlepiej, gdyż odczuwam pieczenie. Zawsze w trakcie pieczenia. No, czy u księdza wreszcie, gdzie w czasie spowiedzi trzeba o tych świństwach opowiadać osobie niewinnej? Niejednokrotnie. No, to się człowiek cały pyszy tam za tą kratką, co woreczkiem foliowym przysłonięta, żeby narodowego chuchu nie czuć. A teraz mówimy spokojnie. Proszę księdza, muszę się przyznać, że jadłem surowe ciasto, i chyba mam coś z żołądkiem, bo mi smakowało. I jeszcze się muszę przyznać, że stosowałem te, no. Chodzi mi o to, że nie stosowałem drożdży, gdyż bałem się, żeby za bardzo nie wyrosło. Na co ksiądz wtedy odpowiada, to musisz się, synu, teraz upiec. Nie mogę upiec, proszę księdza, gdyż jeden bochenek mam już w domu upieczony. Na swoje usprawiedliwienie mogę jedynie dodać, że byłem bardzo głodny, do tego stopnia, że nawet zadzwoniłem do całodobowej piekarni Lucy, ale niestety wszystkie bochenki były w konsumpcji. Teraz się tak porobiło, te hormony wariują, przecież sami państwo widzicie, ile tego ciasta po ulicach się szwenda. No, człowiek najmłodszy nie jest, to byle bułeczka potrafi w głowie zawrócić. A zresztą ludzie, no, ile nam tego życia jeszcze zostało? Zęby wypadną i kromki nie pogryziesz. A jeszcze jak na złość sprowadzają z zachodu te filmy takie na DVD, które reklamują, jak należy jeść to surowe ciasto. No to cudów nie ma. Jak człowiek taki film na DVD obejrzy, to takiego apetytu nabiera, że to DVD by wrąbał. Ja widziałem taki film. Ludź. Ja nie widziałem, że można się doprowadzić do takiego głodu. Rąbali, aż im się uszy trzęsły. Nic tylko repeta i repeta, repeta i repeta. Ten film, który ja widziałem, dotyczył akurat francuskiego, no, pieczywa, to tam brały udział tak, dwie bagietki i grahamka. To te bagietki to nic, ale grahamka palce lizać. A wracasz do domu i co widzisz? Czerstwe pieczywo z nocy. Są tacy, co usiłą to odświeżać. Tak, to się kropi wodą, z powrotem do piekarnika się wpycha. To się nazywa jakoś facelifting, czy jakoś tak. A ile lat można piec ze sam chleb? Więc bardzo proszę księdza o łagodny wymiar kary. Widzicie państwo, wszystko się da powiedzieć. Na najbardziej ekskluzywnym przyjęciu można otwarcie mówić o tych sprawach. O, jaka urocza drożdżówka weszła. Proces podrywania ogranicza się do tego, że podchodzi mężczyzna do kobiety albo kobieta do mężczyzny i nuci sobie pod nosem skądinąd znaną pioseneczkę. Mało nas do pieczenia chleba. Więc pomyślałem, że tą metodą będzie można wychowywać nasze dzieci seksualnie. I wreszcie zrozumiałem, dlaczego takie rumieńce, które pojawiają się na twarzach rządzącej partii, kiedy chcą o sprawach seksualnych mówić, nazywa się wypieki. Dziękuję. Smacznego.